Na jakie imprezy warto się wybrać w Mysłowicach w ten oto weekend? Czy jest coś, czego warto nie przegapić? O tym już teraz powiem w programie Nie Przegap. Marcin Janota, witam i zapraszam. Na piątek Mysłowicki Ośrodek Kultury przygotował coś specjalnie dla pani. O godzinie 16 przy ulicy Grunwaldzkiej 7 rozpocznie się babiniec, czyli babski wieczór. Będzie wymiana ubrań i seans kultowej polskiej komedii. Skorzystacie też z mnóstwa ciekawych porad prawnych, dietetycznych, modowo-urodowych, zdrowotnych, a nawet architektki porządku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W sobotę i niedzielę halę widowiskowo-sportową przy ulicy Bończyka opanuje badminton. W ramach drugich Mistrzostw Mysłowic w grze pojedynczej i podwójnej zmierzą się bardziej i mniej doświadczeni dorośli, fani kometki. Natomiast w turnieju dzieci samodzielne rozgrywki stoczą najmłodsi adepci badmintona. Seniorska rywalizacja deblowa i mikstowa będzie jednocześnie częścią drugiego tegorocznego turnieju w ramach Grand Prix w grach podwójnych. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę impreza startuje o 9:00, wstęp na trybuny jest oczywiście wolny, wszystkich zapraszamy. Miłośnicy operetki powinni pojawić się w sobotę w MOK-u przy ulicy Grunwaldzkiej. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Strauss koncert, podczas którego usłyszycie kompozycje nie tylko Straussa, ale także Kalmana czy Abrahama, duety wszechczasów oraz najsłynniejsze utwory musicalowe i operetkowe. Ostatnie wejściówki są jeszcze do kupienia w kasach MOK-u i na portalu Kup Bilecik. W niedzielę o godzinie 16:00 MOK przy Grunwaldzkiej zaprasza na kolejny seans kina rodzinnego. Tym razem na ekranie Słoń Benjamin. Wstęp na projekcję jest darmowy. Natomiast w kultowym kinoteatrze Znicz podczas listopadowej teatralnej niedzieli widzowie obejrzą Niemego Kelnera z Piotrem Szwedesem i Mikołajem Roznerskim. Niestety na ten oto spektakl bilety już są wyprzedane. A co ciekawego zobaczycie na dużym ekranie, już teraz polecam i zapraszam premiery w Go Kino. Na tę premierę miłośnicy mody czekali od dawna. Do kin wchodzi Dom Gucci, czyli historia rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. To 3 dekady miłości, zdrady, dekadencji i zemsty, zwieńczone głośnym morderstwem. She needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I. Nasze magiczne Encanto to kolejna propozycja, tym razem dla najmłodszych widzów. Mirabel jako jedyna z całej rodziny nie posiada magicznej mocy. Okazuje się jednak, że to właśnie ona może być ostatnią nadzieją swoich bliskich. Mirabel, przesyłka! Dałem przecenkę, bo ty jedna z madrigalów nie masz daru. Czyli promocja dla klientów bez talentów. Dzięki. Nasze magiczne Encanto już w kinach. Dziewczyny z Dubaju to film, o którym było głośno długo przed premierą. Oparty na prawdziwych wydarzeniach, zdemaskuje hipokryzję polskiego show biznesu i ujawni całą prawdę na temat tak zwanej afery dubajskiej. Mogę cię o coś zapytać? Tylko bądź szczera. Ile musiałby zapłacić ktoś, żeby się z tobą przespać? 10 tysięcy? Nie musisz odpowiadać na głos. No bądź szczera. Jaka jest twoja cena? A co jeśli to jest więcej pieniędzy niż zarobisz w ciągu roku? 5 lat? Jak sami słyszycie, ciekawych propozycji filmowych nie brakuje, a ja teraz mam dla was niespodziankę dla widzów programu Nie Przegap, jedno podwójne zaproszenie do Go Kina w Mysłowicach. Pytacie, jak je zdobyć? W bardzo prosty sposób. W komentarzu pod programem napisz, na jaki chcesz się wybrać film i dlaczego. Najlepszy komentarz nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do Go Kina. To tyle na teraz. Nie przegapcie fantastycznych imprez w Mysłowicach i ciekawych premier filmowych. Do zobaczenia.